Atlantyda. Wielu uważa, że było to ogromne morskie imperium, którego dziedzictwo kulturowe nawet dziś widać na całym świecie. Liczba hipotez dotyczących lokalizacji Atlantydy jest ogromna. Czy Atlantyda jest mitem? Czy też, tak jak antyczna Troja, jest zaginioną cywilizacją, która czeka na odkrycie? Pewien człowiek twierdzi, że zna odpowiedź. Według niego zaginiona Atlantyda leży w Ameryce Południowej. Witamy na Atlantydzie. Atlantyda w Andach. To najsłynniejsze, najwspanialsze i najbardziej poszukiwane zaginione miasto w historii. Bajka czy fantazja? Fakt czy fikcja? Przez prawie 3000 lecia ludzkość fascynuje się historią Atlantydy. W IV wieku przed naszą erą grecki filozof Platon, uznawany za największego myśliciela swoich czasów, opisał historię zaginionej krainy. Szczegóły dotyczące pochodzenia legendy o Atlantydzie są niejasne. Uważa się, że historia została przedstawiona Platonowi przez Sokratesa i poetę Solona, który usłyszał o zaginionym kraju od egipskiego kapłana. We dwóch dialogach, Timaios i Critias, Platon podaje wyczerpujący opis tego kraju. Jego słowa tworzą swego rodzaju mapę, którą dociekliwy badacz może się posłużyć. Czy ich właściwa interpretacja rozwiąże zagadkę Atlantydy? Platon opisuje Atlantydę jako wyspę leżącą poza cieśniną gibraltarską lub, jak mówili Grecy, za słupami Herkulesa. Miała to być wyspa większa od Libii i Azji razem wziętych. Ponieważ starożytni w IV wieku przed naszą erą mieli zupełnie inne od naszych poglądy dotyczące świata, trudno wytłumaczyć, co tak naprawdę miał na myśli Platon, mówiąc Libia i Azja razem wzięte. Możemy przyjąć, że Libia oznaczała Afrykę Północną, a Azja to współczesna Turcja i Bliski Wschód. Dla żyjącego w Grecji Platona Atlantyda leżała na Oceanie Atlantyckim. Dlatego większość badaczy poszukiwała pozostałości po Atlantydzie na dnie tego oceanu. Jednak Jim Allen, kartograf i były interpretator zdjęć lotniczych w brytyjskich siłach powietrznych, spojrzał na pisma Platona z zupełnie innej perspektywy i odkrył coś, co, jak uważa, jest dokładnym geograficznym opisem położenia Atlantydy. Platon napisał, że istniał kontynent położony po przeciwnej stronie cieśniny gibraltarskiej. Atlantyda musiała więc być dzisiejszą Ameryką Południową, ponieważ nie istnieje inny, nawet zaginiony kontynent na Atlantyku. Allen twierdzi, że łącząc zdjęcia satelitarne i wiedzę o antycznych jednostkach miar, zinterpretował prawie wszystkie opisy dotyczące Atlantydy. Jest przekonany, że odnalazł mityczną cywilizację pośród szczytów Andów, ukrytą na szerokim płaskowyżu Altiplano. Kiedy 20 lat temu po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia satelitarne, zauważyłem coś, co dla mnie wyglądało jak pozostałości szerokiego kanału, o którym wspominał Platon. Szeroki kanał, o którym mówi Allen, na tym satelitarnym zdjęciu dzieli Altiplano na dwie części. W swoim najszerszym punkcie kanał ma prawie 183 metry, czyli niemal dokładnie tyle, ile podaje Platon. Platon pisał, że kanał był tak szeroki i niezwykły, że nikt nie wierzył, by był dziełem ludzi. Tak właśnie jest w tym przypadku. Trudno uwierzyć, że to naturalna formacja, bo wygląda na wytwór ludzkich rąk. Niemal perfekcyjna symetria kanału utwierdziła Allena w przekonaniu, że wykonali go ludzie. To była tylko pierwsza z wielu wskazówek, które doprowadziły go do przekonania, że odnalazł legendarne imperium opisywane przez Platona. Platon twierdził, że Atlantyda była kontynentem. W sercu kontynentu, niedaleko morza, w połowie drogi wzdłuż najdłuższego wybrzeża znajdować się miała prostokątna równina, wyniesiona wysoko nad poziom wód oceanu.
Te zdjęcia satelitarne pokazują położenie altiplanu na kontynencie Ameryki Południowej w stosunku do Pacyfiku. Wydaje się, że odpowiada to opisowi Platona. Liczący ponad 164 km szerokości i 483 km długości płaskowyż altiplanu jest największą prostokątną równiną na świecie. To fundament hipotezy Allena. Zacząłem interesować się Atlantydą, gdy po opuszczeniu sił powietrznych podjąłem pracę w Urzędzie Kartografii. Początkowo zaintrygował mnie fakt, że biblijna miara łokciowa, stanowiąca jednostkę długości równą odległości od łokcia do końców palców, ma swoje podstawy naukowe. Zacząłem badać różne miary długości stosowane w starożytności. Wtedy doszedłem do platońskiego opisu Atlantydy i jej równiny, liczącej 3000 na 2000 stadionów. Platon podał rozmiary równiny w stadionach, czyli używając standardowej dla greckich matematyków miary odległości. Jeden stadion równał się 185 metrom, ale w Ameryce Południowej stadion to 92 metry. Miejscowy stadion, który określiliśmy dokonując pomiarów równiny, wynosi 92 metry. Odpowiada więc połowie greckiego stadionu. I jest to logiczne, ponieważ grecka jednostka miary to dziesiąta część minuty szerokości geograficznej, 185 metrów. Jednak mieszkańcy starożytnej Ameryki nie używali systemu dziesiętnego, tylko dwudziestkowego, a 1/20 minuty szerokości geograficznej to 92 metry. Gdy przekształcimy dane Platona, uzyskamy teren o wymiarach 185 na 278 km. Jedynym obszarem na terenie Ameryki, który pomieściłby tak wielką równinę, jest Altiplano. Czy to jest mityczna Atlantyda? Dla Jima Allena te podobieństwa są bardzo przekonujące. Płaskowyż Altiplano, Boliwia, Ameryka Południowa. Kartograf Jim Allen jest przekonany, że tu znajdowała się Atlantyda, kraina opisywana przez Platona. Równiny otaczają góry, w których znajdują się złoża złota, srebra, miedzi, cyny. Cały teren znajduje się w rejonie nawiedzanym przez trzęsienia ziemi i powodzie. To najlepszy opis boliwijskiego Altiplano. By w pełni zrozumieć Jima Allena, musimy lepiej poznać legendarne miasto Platona. Stolica, także o nazwie Atlantyda, znajdowała się na prostokątnej równinie. Miasto łączyły z morzem szeroki kanał. W centrum miasta znajdowała się góra, otoczona koncentrycznymi kręgami ziemi i wody. Platon napisał, że poza granicami miasta Atlanci uprawiali ziemię, stosując skomplikowany system nawadniania. Równinę otaczał szeroki kanał, od którego odchodziły mniejsze odnogi oraz rowy irygacyjne przecinające cały obszar. W ten sposób mieszkańcy Atlantydy mogli kontrolować zasoby wody i prowadzić efektywniejszą gospodarkę rolną. Platon napisał, że kraina była niezwykle żyzna. Jej mieszkańcy zbierali plony dwa razy w roku. Na całym kontynencie pod dostatkiem było wszelkich możliwych produktów żywnościowych. Wystarczy odwiedzić miejscowy targ. Starożytni mieszkańcy tych terenów wyhodowali bardzo wiele gatunków roślin jadalnych, na przykład 350 odmian ziemniaków, 250 odmian kukurydzy. Bardzo duży procent roślin jadalnych na świecie pochodzi właśnie z Ameryki Południowej. Ziemniaki, pomidory, kakao i wiele innych pochodzi właśnie stąd. Jednak bardzo wielu ekspertów nie zgadza się z twierdzeniami Jima Allena. Na Altiplano przez ostatnich 15 milionów lat panowały niezwykle trudne warunki klimatyczne. Nie mogło być mowy na tym terenie o świetnie rozwiniętej cywilizacji rolniczej, o jakiej wspomina Platon. To fizycznie niemożliwe. Boliwijskie Altiplano było i nadal jest obszarem obfitującym w bogactwa mineralne.
Głęboko pod górami znajdują się złoża metalu zwanego orichalcum, opisanego przez Platona. W swoich dialogach o Atlantydzie napisał, że orichalcum ustępowało wartością jedynie złotu. Asocjacje mineralne występujące w Boliwii są bardzo złożone. Znaleźć tu można złoża, jakich nie spotyka się nigdzie indziej na świecie. Głębiej pod powierzchnią Ziemi można znaleźć asocjacje minerałów miedzi, złota i cyny. To właśnie jest ruda orichalcum. Orichalcum jest tym bardziej intrygujące, że nie spotyka się go w żadnym innym miejscu na świecie. Dochodzimy teraz do samej nazwy Atlantyda, która również jest zagadkowa. Platon nazwał swoją mityczną wyspę Atlantydą, być może od giganta Atlasa, który podtrzymywał niebo. Istnieje jednak inna hipoteza, która wspiera teorię Allena. Azteckie słowo alt oznacza wodę, zaś inkaskie antis mieć. Skąd Platon znał dwa południowoamerykańskie słowa atl i antis i złożył je w jedną nazwę Atlantyda? Przecież te słowa pochodzą z Ameryki Południowej. Według Jim Allena opis Platona wystarczająco pasuje do Altiplanu. Tam zatem już po raz piąty udał się na poszukiwania Atlantydy. Tym razem Allen chce skupić się na odnalezieniu stolicy Atlantydy. Poszukiwania doprowadziły go do wygasłego wulkanu otoczonego morzem skał i piasków, Pampa Aluagas. Gdy patrzy się z przeciwnego brzegu jeziora, Pampa Aluagas jest dobrze widoczny. Powróciłem tu, by przyjrzeć się wulkanowi, który widziałem z oddali podczas mojej czwartej ekspedycji. Wydawało mi się wtedy, że jego podstawę otacza jasny pierścień, będący pozostałością centralnego pierścienia, o którym wspominał Platon. Charakterystyczny biały pierścień otaczający wulkan był tylko jedną z cech przytoczonych przez Platona, jakie według Allena znajdują się w okolicy Pampa Aluagas. Według Platona w pobliżu równiny w odległości około 50 stadionów od środka jej boków znajdowała się niska góra. Oznacza to, że leży ona w połowie boku prostokątnej równiny, niedaleko, bo w odległości około 50 stadionów od morza. A więc położenie wulkanu zgadza się z opisem Platona. Po drugie, i to najłatwiej dostrzec, znajdują się tu czerwone, czarne i białe kamienie, o których wspominał Platon. Na tym wszystkim jest struktura przypominająca okrągły kanał. To musiały być przystanie. Według Platona otoczone były pierścieniami ziemnymi, które również występują tu w rzeczywistości. Pampa Aluagas pasuje do opisu Platona jak żadne inne miejsce na Ziemi. Zgadza się z tym opisem niemal w każdym punkcie. Allen uważa, że to właśnie tutaj istniało królewskie miasto zatopione później przez wody morza, które cofając się zostawiło za sobą niewiele poza suchym, zniszczonym lądem. Wody wewnętrznego morza obejmowały niegdyś wody jeziora Popo, rzeki Desaguadero i położonego nieco dalej jeziora Titicaca. Potwierdzają to nawet adwersarze Allena. Dane geologiczne i paleoklimatyczne potwierdzają, że basen jeziora Titicaca 25 tysięcy lat temu znalazł się pod wodą, prawdopodobnie w wyniku intensywnych opadów. Kiedyś istniało tam więc ogromne polodowcowe jezioro, które dziś nazywamy jeziorem Cauca. Pomimo swoich przekonań, Jim Allen chce działać jak naukowiec. Dlatego samo przekonanie o trafności własnych przypuszczeń nie wystarcza mu w kwestii tak ważnej jak lokalizacja Atlantydy. Zanim ostatecznie ogłoszę, że to jest właśnie to miejsce, muszę mieć absolutną pewność. Muszę wspiąć się na górę, przejść kanałami, znaleźć na przykład mury otaczające miasto. Wtedy będzie można stwierdzić, czy faktycznie jesteśmy we właściwym miejscu. Ale ślady, które Allen znalazł na Pampa Aluagas, mogą pozostać niezauważone przez niewprawne oko.
Ma się wrażenie, że to po prostu gołe skały. To nieco rozczarowujące. Wyobraźnia podsuwa obraz, który chciałoby się widzieć, choćby jakieś pozostałości budynków, które tu były. Ale w archeologii tak nie jest. Budowle zostały zniszczone i aby je odnaleźć, trzeba przeprowadzić wykopaliska. Allen prowadzi pomiary przy użyciu systemu GPS, biorącego na miary z 12 sztucznych satelitów. Dokonując triangulacji, odbiornik określa swoje położenie na kuli ziemskiej, podając szerokość i długość geograficzną. Dzięki temu Allen dokładnie zna swoją pozycję na altiplano. Wziąłem pomiary GPS i naniosłem je na mapę. 50 stadionów. W takiej odległości od centrum miasta według Platona znajdował się mur chroniący je od morza. Na stromych urwiskach, górujących nad smaganą wiatrem równiną, Allen poszukuje pozostałości ogromnego wału, który według Platona miał otaczać miasto. Odnalezienie tego wału, który chronił miasto od morza, byłoby kolejnym bardzo ważnym argumentem na rzecz hipotezy Allena. Platon podaje, że miasto było otoczone wałem przeciwpowodziowym tworzącym okrąg w odległości 50 stadionów od murów miasta. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Znaleźliśmy fragment pozostałości muru. Miał on około 366 metrów szerokości. Według Platona stały na nim domy. Platon napisał, że wał był nie tylko fundamentem domów. Okrąg, jaki tworzył, pozwolił oddzielić miasto od morza i utworzyć sztuczną wyspę. Miasto, które teraz jest na suchym lądzie, było kiedyś wyspą. Allen dwukrotnie porównał odczyty GPS z mapą altiplano, na której widoczne są linie równoleżników i południków. Zamieniając stadiony na metry, wyznaczył swoje położenie. Wszystko się zgadzało. Wał, zdaniem Allena, jest dokładnie w miejscu, gdzie powinien się znajdować. Siedzę na krawędzi wału, który znajduje się w odległości 50 stadionów od miasta. To niezwykłe. Opuszczając Anglię, nakreśliłem zarys wału tam, gdzie miałby znajdować się według Platona. I wszystko się potwierdziło. To ostateczny dowód, że Atlantyda była właśnie tu. Czy Allen faktycznie znalazł rozwiązanie zagadki, nad którą tak wielu bezskutecznie się głowiło? Jest przekonany, że na altiplano znajduje się wiele dowodów, że właśnie o tym obszarze pisał Platon. Cała Ameryka Południowa była Atlantydą. Jeżeli to, co napisał Platon, jest prawdą, podzielona była na 10 królestw. Największe i najważniejsze obejmowało miasto królewskie i rejon jeziora Popo, prawdopodobnie całą Bolię. W swoich dialogach Platon rzeczywiście stwierdza, że Atlantyda była podzielona na 10 królestw. Jak pisał Platon, na wyspie było 10 królestw. Stworzyli je potomkowie rodziny założonej przez Posejdona. Równina, która zdaniem Jima Allena była Atlantydą, mogłaby według mnie być jednym z tych 10 królestw. Platon napisał przecież, że Atlantyda podzielona była na 10 części. Jeżeli Ameryka Południowa była niegdyś Atlantydą, jak uważa Allen, konieczne jest znalezienie śladów owych 10 królestw. Na północ od Pampa Olagas znajduje się jezioro Titicaca, zwane też jeziorem na dachu świata. Położone na wysokości 3810 metrów nad poziomem morza, jest najwyżej położonym żeglownym jeziorem na świecie. Ze względu na swoje rozmiary wynoszące ponad 725 hektarów, bywa nazywane śródlądowym morzem. Jest to jezioro pełne tajemnic. Jezioro powstało prawdopodobnie w trakcie wypiętrzania się łańcucha Andów. Ponieważ paleontolodzy znajdowali na terenie altiplano szczątki organizmów sprzed setek milionów lat, na przykład trylobity, wiemy, że obecne altiplano boliwijskie musiało być kiedyś częścią dna morskiego. Trylobity przetrwały 300 milionów lat i były jednymi z najwcześniejszych form życia w oceanie. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że jezioro Titicaca jest jeziorem słodko- lub słonowodnym. Stanowi ono osobną, pośrednią kategorię.
Gdy nastąpiło wypiętrzenie gór, wody Słonego Oceanu zostały uwięzione wewnątrz kontynentu. Czy Titicaca skrywa w sobie rozwiązanie zagadki Atlantydy? Żeby odkryć jego tajemnicę, musimy zejść na jego dno. Mity związane z jeziorem znane są od pokoleń mieszkańcom Altiplanu. Gdy rozmawia się z ludźmi mieszkającymi nad jeziorem, szczególnie tymi starszymi, opowiadają oni historię o miastach, które zostały zatopione przez jezioro, lub portach znajdujących się kiedyś nad jeziorem. Gdy podniosła się woda, porty zniknęły. Gdy wody jeziora opadają, widać pozostałości tych miast i portów. Ostatnie badania przyniosły niepodważalne dowody, że te miejscowe legendy są czymś więcej niż tylko opowiadaniami. Międzynarodowa ekspedycja Akakor odkryła na dnie jeziora kilka miniaturowych świątyń i ołtarzy. Stanowisko składa się ze świątyni głównej i kilku innych świątyń, postawionych jedna na drugiej. Znajduje się na głębokości od 9 do 19 metrów. Ale badania nie są jeszcze zakończone. Te świątynie są tylko częścią skarbu, jaki kryje się pod wodą jeziora Titicaca. Czy te ruiny znajdujące się na głębokości 27 metrów mogą być pozostałościami portów lub innych struktur, o których wspominają tutejsze mity? Cały obszar wokół Titicaca pełen jest ruin, których pochodzenie do tej pory nie zostało wyjaśnione. Jest więc bardzo prawdopodobne, że również pod wodą znajdują się ruiny. Pomysł, że są tam zatopione świątynie, wcale nie jest niedorzeczny. Czy to jezioro ma jakiś związek z Atlantydą? Czy mogło znajdować się tu jedno z 10 platońskich królestw Atlantydy? Znamy już bardzo dokładnie chronologię rozwoju cywilizacji w basenie Titicaca. Atlantolodzy mogą więc sobie kopać nawet 500 lat i tak nie znajdą Atlantydy. Po prostu dlatego, że nigdy jej tam nie było. Na razie jezioro Titicaca pozostaje zagadką. Być może kolejne ekspedycje rozwiążą zagadkę ruin świątynnych i powiążą je z lokalnymi mitami o zatopionych miastach i portach. W Boliwii na południe od jeziora Titicaca znajduje się jedna z największych zagadek Ameryki Południowej. Ruiny starożytnego miasta zwanego dziś Tiahuanaco. Niektórzy twierdzą, że Tiahuanaco to jedyne odkryte pozostałości po królestwach Atlantydy. Niektórzy, że to najstarsza cywilizacja na Ziemi. Ruiny starożytnego Tiahuanaco są pomnikiem wymarłej cywilizacji. Mówi się, że ludzie Tiahuanaco wywodzą się z zaginionej cywilizacji. Niewątpliwie chodzi tu o Atlantydę, gdyż początek Tiahuanaco przypada na okres, gdy przestała istnieć Atlantyda. Czy jest możliwe, by Tiahuanaco, jak twierdzi Allen, było kontynuacją Atlantydy? Gdy spojrzymy na Altiplano, zobaczymy, że na całym terenie rozwijały się niezależne miasta-państwa. Być może więc istniało tu co najmniej 10 królestw Atlantydy. A cywilizacja rozwijająca się wokół Tiahuanaco była prawdopodobnie największa. Jeśli jest to prawdą, oznaczałoby to, że duża część Atlantydy po prostu ukrywa się przed oczami naukowców. Takie dywagacje, jak łatwo zgadnąć, nie znajdują szerokiego uznania. Nie mamy powodów, by sądzić, że istniały jakiekolwiek wpływy, które umożliwiły rozwój tej cywilizacji w tym czasie i w tym miejscu. Widać to bardzo wyraźnie poprzez studiowanie pozostałości kultur, które poprzedzały Tiahuanaco. W rejonie jeziora Titicaca wyraźnie widać, jak mniej złożone społeczności w czasach Tiahuanaco ewoluowały w kierunku bardziej skomplikowanych struktur politycznych. Jednakże najnowsze znaleziska ze stanowiska Tiahuanaco ukazały tę starożytną cywilizację w nowym świetle, co może zmienić poglądy nawet na historię samej Ziemi. Tiahuanaco, znane jako najwyżej położone miasto starożytności, było niegdyś gęsto zaludnione. Podczas gdy archeolodzy zajmujący się tym stanowiskiem datują je na około 300 rok przed naszą erą, istnieją też spekulacje, które znacznie postarzają metrykę miasta.
W niektórych świątyniach w Tiwanaku znajdują się rzeźby przypominające słonie. Zwierzęta te nie występują dziś ani w północnej, ani w południowej Ameryce. Ale 10 tysięcy lat temu żyły na tych terenach. Patrząc na konstrukcję i dekorację murów świątyni rzeźb Tiwanaku, widać zręczność i wysokie kwalifikacje ich twórców. Bliższa obserwacja wzmaga jeszcze wrażenie wysublimowania, jakie cechowało ową społeczność. Tiwanaku było bardzo rozwiniętą cywilizacją, ponieważ istniał tam podział pracy, wykonywano zawody architekta, inżyniera, astrologa, agronoma, matematyka, oswajacza zwierząt. To wszystko dowodzi, że była to wysoce rozwinięta cywilizacja. Cywilizacja Tiwanaku posiadała umiejętność obróbki metali, również tych szlachetnych. Na wystawach i w muzeach są zabytki świadczące o tym, że mieszkańcy Tiwanaku szeroko wykorzystywali złoto. Metalowe klamry wykorzystywano w Tiwanaku do łączenia wielkich kamiennych bloków. Badacze uważają, że jest to jeden z najwcześniejszych przykładów użycia metalu do celów budowlanych. Analizy wykazały, że klamry wykonane są z miedzi i niklu. By uzyskać stop miedzi z niklem, potrzebna jest temperatura około 1600 stopni Celsjusza. Nasza cywilizacja znalazła sposób na osiągnięcie tej temperatury dopiero w latach 30. XX wieku. A jak się okazuje, znano ją już w jednym z najbardziej starożytnych miast na Ziemi. Odkrycie zaawansowanych technik metalurgii w Tiwanaku uwiarygodniło przypuszczenia, że miasto to było częścią Królestwa Atlantydy. Może to oznaczać, że tradycyjna liniowa wizja rozwoju cywilizacji i techniki jest błędna. Historia nie podąża jedną prostą drogą od prymitywnych jaskiniowców po współczesną cywilizację z bombą wodorową, pastą do zębów w tubce i zanieczyszczonym środowiskiem. Istniały różne stadia. W przeszłości były już rozwinięte cywilizacje, które znikły z powodu na przykład jakiegoś kataklizmu. Mogły być bardziej zaawansowane niż nasza. Jim Allen uważa, że istnieje wystarczająco wiele dowodów, że Tiwanaku było w przeszłości ważnym portem morskim, z którego statki wyruszały w każdy zakątek Ziemi. Siedzę teraz na terenie doków w Pumapunku, portowej części Tiwanaku. Są tu elementy przystani, obecnie zniszczone. To logiczne, że miasto posiadało port. Porty powstają w ośrodkach handlu, wzdłuż szlaków kupieckich. Choć teorie takie nie są oficjalnie popierane, boliwijscy archeolodzy nie wykluczają takiej możliwości. Jedna z teorii inżyniera Poznańskiego głosiła, że jezioro sięgało miasta i na zachód od Pumapunku istniał port. Mamy tam teren o kształcie litery T, gdzie mogły być rozładowywane statki. Istnieją dowody archeologiczne, że tereny w kształcie litery T były portami. Nie odrzucamy hipotezy, że woda podniosła się na tyle, że mógł tu istnieć port. Tak samo jak mieszkańcy Atlantydy, tak i mieszkańcy Tiwanaku mieli ogromną wiedzę astronomiczną. Wiemy, że mieszkańcy Tiwanaku posiadali rozległą znajomość astronomii, której dowodem są bardzo precyzyjne słoneczne i księżycowe kalendarze. Ich wiedzę astronomiczną potwierdza także architektura i jej zdobienia. Każda świątynia była obserwatorium astronomicznym. Dodatkowo, struktury te często przybierały formę kalendarzy. Chyba najbardziej intrygującym zabytkiem w Tiwanaku jest Brama Słońca. Zabytek ów mierzący 3 metry wysokości uważany jest przez wielu za centralną część kalendarza. Starożytni byli obserwatorami nieba. Nieustannie śledzili ruchy ciał niebieskich. Wznosili obiekty do prowadzenia obserwacji i dokładnego wyznaczania punktu wschodu słońca w dniu wiosennej równonocy.
Obecne położenie bramy Słońca nie odpowiada jednak miejscu wschodu Słońca w dniu wiosennej równonocy. W 1945 roku archeoastronom Artur Poznański zaszokował naukowców, wyjaśniając tę niezgodność. Możemy bardzo dokładnie wydatować powstanie tej budowli dzięki zjawisku precesji osi ziemskiej. Ziemia cyklicznie zmienia kąt nachylenia osi obrotu do płaszczyzny ekliptyki tak, że wiosenna równonoc przechodzi przez cały zodiak w ciągu 26 tysięcy lat. Zostało to obliczone przez astronomów i pozwoliło Poznańskiemu stwierdzić, że budowlę rzeczywiście wzniesiono dla obserwacji wschodu Słońca w dniu równonocy. Tyle, że pasowały do dnia równonocy 17 tysięcy lat temu. Starożytni byli niezwykle dokładni przy konstruowaniu takich budowli. Biorąc to pod uwagę, powinniśmy uwierzyć, że Tiwanaku zostało wybudowane przynajmniej 12 tysięcy lat temu. A to z kolei jest kolejnym dowodem, że mogło być częścią Atlantydy. Teorie Artura Poznańskiego na temat Tiwanaku i bramy Słońca nie są akceptowane przez wszystkich zajmujących się tym zagadnieniem. Datowanie metodą radiowęglową próbek powiązanych z ruinami z basenu jeziora Titicaca dowodzi, że Tiwanaku osiągnęło szczyt rozwoju około 600 roku naszej ery, a początki sięgają 200-300 roku przed naszą erą. Na wschodniej fasadzie tego portalu widoczny jest skomplikowany układ hieroglifów, który naukowcy nazywają fryzem kalendarzowym. Naukowcy zajmujący się Tiwanaku twierdzą, że ten skomplikowany układ figur kryje w sobie klucz do nierozwiązanych dotąd zagadek. Fryz, podobnie jak historia Platona o Atlantydzie, nigdy nie został ukończony. Co sprawiło, że pracujący tu ludzie porzucili swoje pracochłonne zajęcie na zawsze. Wiemy, że w Ameryce coś wydarzyło się 12 tysięcy lat temu. W tym czasie wyginęły mamuty, konie, mastodonty, wielbłądy i tygrys szablastozębny. Jest to ten sam okres, w którym według Platona miała zniknąć Atlantyda. Czy to zmiany klimatyczne o biblijnej skali wstrzymały konstrukcję fryzu bramy Słońca i sprawiły, że wymarło tak wiele gatunków zwierząt? Czy twórcy Bramy Słońca byli ofiarami kataklizmu, który zdarzył się w tym samym czasie, co zniknięcie Atlantydy? Platon napisał, że zniszczenie Atlantydy nastąpiło w ciągu jednej doby, w wyniku trzęsienia ziemi i powodzi. Są to częste zjawiska na Altiplano. Według współczesnej wiedzy geologicznej kontynent nie może tak po prostu zniknąć w ciągu jednego dnia. Jest więc logiczne, że chodziło raczej o stolicę, również zwaną Atlantydą. Utonęła ona w śródlądowym morzu, którego pozostałości to dzisiejsze jezioro Popo. Istnieje wiele przekazów i legend o wielkiej powodzi spowodowanej przez ulewne deszcze, z powodu której zniszczone zostały stare cywilizacje Andów, a narodziły się nowe. Zanim uwierzymy zapewnieniom Jima Allena, że stolica Atlantydy znajdowała się na szczycie Andów, trzeba zadać oczywiste pytanie. Jak cywilizacja odcięta od reszty świata wysoko w górach na Altiplano stała się jednym z najważniejszych imperiów morskich? Jak ludzie tu mieszkający mogli wyprawiać się na Morze Śródziemne i prowadzić wojny z Grekami i Egipcjanami? To poważna kwestia i nie możemy zepchnąć jej na margines. Jim uważa, że problem tkwi w interpretacji słów Platona. Nie można zapominać o tym, co pisał Platon, że obszar wokół miasta był równiną znajdującą się wysoko nad poziomem morza, a tu chodzi o ocean. Tak więc chociaż płaskowyż Altiplano miał rozległą sieć żeglownych kanałów, którą wykorzystywano do transportowania dóbr wewnątrz królestwa, podróże transoceaniczne były możliwe jedynie z odległych portów na brzegu oceanu, z których na Altiplano wszelkie dobra docierały na grzbietach jucznych lam. Łodzie trzcinowe są najstarszym środkiem transportu po wodach Altiplano i jeziora Titicaca. Wytwarzane są przez zamieszkujący te tereny lud Aymara. Uważa się, że są oni potomkami założycieli Tiwanaku. Czy takimi łodziami możliwe były wyprawy przez ocean? Pracuję teraz nad wieloma projektami.
Jednym z nich jest konstrukcja łodzi przystosowanej do podróży po oceanie. Konstruuje tę łódź, wykorzystując starożytne techniki. Chcemy w ten sposób pokazać światu i naukowcom, że Aymara i twórcy Tiwanaku posiadali wiedzę techniczną, umożliwiającą odbywanie dalekich podróży. Tę wiedzę odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Zarówno Aymara, jak i mieszkańcy Tiwanaku oraz mieszkańcy Atlantydy pływali po oceanach, a my to udowodnimy, realizując ten projekt. Ale uważa, że jeśli ekspedycja się uda, będzie to kolejny argument na rzecz jego teorii dotyczącej Atlantydy i jej ekspansji w świecie. Jest bardzo prawdopodobne, że pierwsi ludzie, którzy przepłynęli ocean, dokonali tego na łodziach z trzciny. Pierwszymi, którzy dotarli do Egiptu, byli ludzie z Ameryki Południowej. Jak każda hipoteza Allena, tak i ta ma zwolenników i przeciwników. Jest oczywiste, że ludzie, którzy pragnęli dotrzeć do wyspy Słońca położonej w południowej części Titicaca, musieli wykorzystywać do tego celu łodzie z trzciny. Nie oznacza to jednak, że służyły do innych podróży, że pływano nimi wzdłuż wybrzeży Pacyfiku, ani tym bardziej przez ocean. Sądzę, że miasto Atlantyda położone było w dzisiejszej Boliwii. W czasach Atlantydy pływano na ogromnych łodziach z trzciny. Dziś technika wytwarzania tych łodzi znana jest tylko w Boliwii. Jak udowodnił w 1947 roku antropolog Thor Heyerdahl, trzcinowe łodzie były w stanie przepłynąć ocean dzielący wschodnią i zachodnią półkulę. Mogły być używane do przewozu egzotycznych dóbr. Według Platona Atlantyda miała rozliczne kontakty z imperiami zamorskimi i importowała zza oceanu wiele towarów. Chyba najwięcej dowodów na taką wymianę towarową znajdziemy w liczących 5,5 tysiąca lat mumiach egipskich. Znaleziono w nich ślady kokainy i tytoniu. Są to rośliny pochodzące z Ameryki, które 5,5 tysiące lat temu rosły wyłącznie w tej części świata. Mamy też inne tego typu dowody w Egipcie. Są też dowody, konkretne zabytki, potwierdzające istnienie wówczas innej cywilizacji o globalnym zasięgu, przypuszczalnie w Ameryce Południowej, w Tiwanaku i Machu Picchu. Z każdą nową hipotezą tajemnica Atlantydy staje się jeszcze bardziej tajemnicza. Jednak dla wierzących w istnienie zaginionego kontynentu rozwiązanie wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Wszystkie programy i książki, nawet opinie sceptyków, wszystko to doprowadzi do ostatecznego rozwiązania zagadki Atlantydy. Spójrzmy na Heinricha Schliemanna i jego odkrycie Troi. Jak śmieszne wydawały się jego poglądy, gdy żył. I co? Troja jest faktem. Zawsze jest coś do odkrycia. A Atlantyda jest następna, jesteśmy gotowi na to odkrycie. W ciągu 20 lat, jakie upłynęło dnia, kiedy odkrył to, co według niego jest dowodem istnienia Atlantydy w tym miejscu, Jim Allen z powodzeniem podnosił nowe interesujące kwestie, których bez badań wykopalisk nie da się zweryfikować. Jestem otwarty na różne hipotezy, ponieważ wiem, że dopiero zaczynamy poznawać historiandów. Musimy prowadzić znacznie więcej prac archeologicznych, by żadna z możliwości nam nie umknęła. Jednym z naszych głównych problemów są trudności ekonomiczne naszego kraju. Ma to ogromny wpływ na prace wykopaliskowe. Wykopaliska, takie jak te w Tiwanaku, zostały wstrzymane z powodu braku funduszy. W porównaniu z meksykańskim Chichen Itza czy Machu Picchu w Peru, Tiwanaku jest praktycznie nietkniętym stanowiskiem. Prace w Tiwanaku są niezwykle ważne, a tymczasem do tej pory przekopano zaledwie 3,5% powierzchni stanowiska. Nadal zostaje nam do przebadania 96,5%. Zważywszy na to, jak ważnych odkryć dokonano w dotychczas zbadanej części Tiwanaku, wielu zastanawia się, co jeszcze uda się znaleźć podczas dalszych badań stanowiska.
To właśnie jest pociągające w Boliwii. Jest tu tyle rzeczy do odkrycia, przecież nie badano jeszcze nawet 30 tysięcy znanych stanowisk. To może być kolejny, kto to wie. Jest w tym dreszczyk emocji. Dyskusja tocząca się wokół Atlantydy dotyczy zarówno jej kultury, historii, położenia, jak i samego faktu jej istnienia. Kwestie te zawsze będą nas poruszać, gdyż związane są z naszym pragnieniem poznania Ziemi, sensu naszej egzystencji oraz nas samych. Ludzie gorąco wierzą w istnienie Atlantydy, ponieważ bardzo by chcieli, żeby istniała. Istnieją mity, w które chcielibyśmy wierzyć. Naukowcy działają jednak w inny sposób. Musimy mieć jasne, przekonujące, pewne dowody na istnienie danego zjawiska. I dopiero wtedy możemy rozpocząć badania, które pozwolą, lub też nie, zrozumieć jego istotę. A może opis Atlantydy Platona był niczym więcej niż tylko próbą ukazania zła zepsutego społeczeństwa? Sądzę, że przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że opowieść Platona była napisana z myślą o konkretnym filozoficznym przesłaniu. Ma za zadanie ostrzegać. Jeśli jesteśmy zbyt chciwi, jeśli mamy zbyt wielkie zapędy imperialne, to zapomnimy o prawdziwych cnotach i będziemy gonić jedynie za władzą. A Platon wiedział, tak jak my wszyscy, że władza demoralizuje. Atlantyda jest metaforą. To narzędzie literackie służące do mówienia o sprawach ważnych. Zarówno w jego, jak i w naszych czasach. Jak powinno wyglądać idealne społeczeństwo i w jaki sposób może ulec zepsuciu? A może jednak Platon pisał o faktycznie istniejącej cywilizacji, która wpływała na ówczesny świat, dopóki nie znikła w wyniku kataklizmu? Czy Platon, pisząc w IV wieku przed naszą erą o Atlantydzie, pisał o kontynencie prawdziwym czy fikcyjnym? Kiedy czyta się o Atlantydzie w dialogach Timaios i Krytias, w mojej opinii wydźwięk tego fragmentu jest nieco inny. Ma się wrażenie, że jest to coś więcej niż tylko metafora. Tak jakby była zakorzeniona w jakichś źródłach. Istnieje różnica między legendą a mitem. Mit to opowieść o czymś, co tak naprawdę nigdy nie miało miejsca, nie istniało. Legenda to historia z ziarnkiem prawdy. Atlantyda to legenda. To legenda o ludziach, którzy mieszkali na tym kontynencie, na tej równinie. Musimy więc zadać sobie pytanie, czy Atlantyda, tak jak cywilizacja Majów, czy zaginione świątynie Angkor Wat wciąż czeka na odkrycie? Homer napisał o starożytnej Troi, a Schliemann ją odnalazł. Platon napisał o kontynencie zwanym Atlantydą. Czy znalazł ją Jim Allen? Z jednej strony mamy starożytną legendę greckiego filozofa Platona, opisującą kontynent, na którym znajduje się położona na wyżynie równina, bogata w złoża złota, srebra, miedzi, z kanałami i źródłami termalnymi. A z drugiej strony mamy miejsce, które idealnie pasuje do opisu Platona. Logicznym wnioskiem jest więc, że to w tym miejscu była Atlantyda. Ruiny, które znajdujemy w Ameryce Południowej, a w szczególności na Altiplano, mogą być pozostałościami po najstarszej cywilizacji na Ziemi. Tu więc mogła znajdować się Atlantyda. Czy Jim Allen, łącząc nowoczesną technikę ze starożytną hipotezą, znalazł najbardziej zagadkową zaginioną cywilizację w historii? Wszystkie szczegóły, które opisuje Platon, pasują do tego, co znajduje Jim Allen. Jakże często teoria wydaje się słuszna, lecz niestety pogrążają ją detale. Ale teoria Jim Allena wydaje się słuszna i potwierdza się w każdym szczególe. To niemożliwe, by Atlantyda znajdowała się kiedyś właśnie w Ameryce Południowej. Wszystko, co wiemy o tym kontynencie, potwierdza, że dawne cywilizacje stworzyli przodkowie współczesnych Indian. Choć dowody zebrane przez Jim Allena pozwoliły mu uwierzyć, że odnalazł Atlantydę, dalekie są od rozstrzygających. Tak jak większość tajemnic, tak i zagadka Atlantydy nie może być rozwiązana jednoznacznie, przynajmniej jeszcze nie teraz.
Jeśli to nie Atlantyda rozwijała się na tej równinie, mając tak ogromny wpływ na okolice, to co innego? Nieznana dotąd cywilizacja? Czy może to tylko przypadek, że szczegóły geograficzne i pozostałości kulturowe zgadzają się z opisem Platona? Naukowcy Jonathan Haas i Winfried Kramer wydatowali stanowisko Karal w środkowym Peru na 2700 lat przed naszą erą. To oznacza, że zorganizowana cywilizacja rozwijała się na terenach Nowego Świata już 1000 lat wcześniej niż dotąd sądzono. Nauka idzie z postępem, a nowe fakty odkrywane są każdego dnia. Być może w wyniku dalszych badań wyjdzie na jaw cała historia Pampa Aloguas i Altiplano. Zawsze uważałem, że badanie boliwijskiego altiplano należy do obowiązków uniwersytetu. Jestem szczęśliwy, że mogę przekazać im swój materiał. Myślę, że moja rola jest skończona i zwróciłem uwagę świata na to stanowisko. Teraz kolej na innych. Tak jak zbrodnia doskonała, tak tajemnice Atlantydy wymykają się pragnącym je zbadać. Czy to na dnie morza, czy w boliwijskich Andach, czy jako przestroga greckiego filozofa, Atlantyda pozostaje zaginioną cywilizacją. Atlantis remains lost in time. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa. Tekst Magda Augustyniak. Czytał Daniel Załuski.